300 wy w plecy, a dopiero jesteśmy 5 minut od domu. Ja więc z tą nigdzie nie jadę. No nie! Ale... Masz się śmiać? Widzieliście? Ze śmiechu padła. Gotowa? Helikopter, helikopter. A tutaj nagroda z okazji wygranego konkursu. Teraz czekam na ciebie, aż ty wbijesz 100 tysięcy i mi oddasz swój. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was aż 12 mitów, które sobie sprawdzimy, czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Wy koniecznie sprawdźcie, czy już zostawiliście łapeczkę w górę, ponieważ za każde 2000 łapek w następnym odcinku testujemy jeden mit dodatkowo. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i jeżeli macie jakieś ciekawe mity, które chcielibyście, abym je sprawdził, napiszcie je w komentarzu. Jeżeli kupujecie fałdolce w Fortnite, no to nie zapomnijcie użyć mojego kodu. Was to nic nie kosztuje i mi naprawdę sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz zaczynajmy. Czas na pierwszy mit, który brzmi, czy jesteśmy w stanie paść do śmietnika, kiedy jesteśmy wystrzeleni z armaty. Tam daleko, z przodu, mamy śmietnik. Zaznaczmy sobie go. Pyk. Tutaj mamy armatę. Teraz musimy dobrze wycelować. Może nie tak za wysoko, dajmy gdzieś tak. Aby do niego wskoczyć. Lecimy. Uwaga! Czy się uda za pierwszym razem? Uwaga! Wpadnę! Będzie! Jestem! Tak! Bum! Za! Kręcę się jak Sonic! Co jest? Wow! Ej! To było dobre. Czy widzieliście? Wpadłem do śmietnika, nie zabiłem się, ukryłem się dosłownie na sekundę, ale śmietnik automatycznie mnie wybił. Po czym się jeszcze troszeczkę pokręciłem i rozwaliłem. Czyli oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie wskoczyć do śmietnika, kiedy zostaliśmy wystrzeleni z armaty, ale niestety śmietnik za chwileczkę nas wywala. Czyli oficjalnie mit potwierdzony. Sprawdźmy sobie teraz drugi mit związany z armatą i z krzakiem. Czy krzak zamortyzuje upadek, kiedy w niego wlecimy, wystrzeliwując się z armaty? Let's go! Chyba trafię jakiegoś krzaka. Mi się wydaje, że krzak powinien zamortyzować upadek. Uwaga! Idealnie, idealnie! Zabija nas! Co jest? Dlaczego? Przecież krzaki zazwyczaj amortyzują upadki. Uwaga, mamy przed nami krzaka i sprawdźmy to, czy amortyzują dalej upadki. Hop! Lecę, lecę i co? Mięciutko! Czyli oficjalnie mit obalony. Krzak nas zabija, kiedy do niego wpadniemy, wystrzeliwując je z armaty. Czas na trzeci mit, znowu związany z armatą, tylko że tym razem z armatą i launchpadem. Czy jesteśmy w stanie wylecieć mega wysoko, kiedy wystrzelimy się z armaty i trafimy w launchpad? Sprawdźmy to. No uwaga. Trafię. Bum! Lecę, nie otwieram plecaka. Ile metrów? 90? 150? 200! Na 200 metrów możemy wyskoczyć. Co jest? Ale dopiero otworzyłem launchpad na samej górze. A sprawdźmy sobie teraz, na ile metrów bym poleciał, kiedy bym otworzył od razu insta z bomby launchpad. Uwaga. Tylko na 84 metry. Więc dajcie zawsze chwilę, żeby polecieć sobie troszeczkę do góry, a wtedy dalej zalecicie. Let's go! Kolejny mit ze mną przetestuje Szaku. Siema! Siema, witam! Gdzie, co się z twoją twarzą stało, stary? Uciekła. Jakiś taki niewyraźny jesteś. Słuchaj. Jestem wczorajszy. Jesteś wczorajszy. Słuchaj, mordeczko, mam do ciebie pytanie. Czy jest jakiś tajny skrót z sejfu na zewnątrz? Tajny skrót? No, w tym pomieszczeniu, gdzie ty stoisz. Jak myślisz? No jest, jest. Jest, bo trzeba sprawdzić, czy jest. Obstawiasz, że jest, tak? Tak, jest tutaj pewnie, na ukosie, tak mi się wydaje. Dobra, rozwal to. Rozwalam. No i niestety nie ma. Spójrz na to, stary. Wyobraź sobie, że wchodzisz do sejfu, lutujesz sobie tutaj wszystko ładnie, pięknie. Dajesz rampę. Poczekaj, poczekaj. O, patrz! Patrz teraz! No, co jest? Hello! Co tam, mordo? Czekaj, czekaj, ja też to zrobię. Możesz chwycić się za tyrolkę. Zaznaczę ci ją. Dobra, mam chwyć za tyrolkę. Poka. Dobra, 3, 2, 1. Nie ma. Normalnie chłop przeskakuje przez ziemię. Czyli oficjalnie możemy potwierdzić ten mit. Jest tajny skrót, aby wydostać się szybciej z sejfu. Czas sprawdzić kolejny mit. Czy Szaku jest w stanie wskoczyć do auta przez tyrolkę? I co? No aktualnie nie jestem w stanie nic zrobić. Teraz sprawdź. Odjechałem. Teraz jestem. Teraz okej, normalnie podjeżdżam. I? Znika. Znika. I mogę. Czyli no niestety Szaku nie jest w stanie wskoczyć do auta. Dawaj, 3, 2, 1, go! No prawie cię rozjechałem. No prawie, zabrakło milimetra. Okej. Czyli mit obalony.
Czas sprawdzić kolejny mit. Gdzie są najlepsze ceny koszulek, bluz oraz gadżetów? No jasne, że na pixishop.pl, bo możecie tam zgarnąć takie koszuleczki oraz takie nawet kozackie poduszeczki, które są przecudowne. Limitowana kolekcja z okazji miliona dostępna, więc wbijajcie. Czas na kolejny mit. Czy jesteśmy w stanie wyłączyć ten wentylator i stanąć na wentylatorze na dole? Na dole, uwaga. Nie ma opcji. Cały czas nas tutaj widzę podwiewa. Mamy też zrzuconą ciężarówkę, do której możemy wsiąść. Ona nie lata. Możemy jeździć po dole, ale nie możemy, tak powiem, stanąć. No nie da rady, stary, nawet pod ciężarówkę nie da rady wlecieć. Dobra, spróbujmy jeszcze jednego sposobu. Zetnijmy sobie te drzewa i wystrzelmy się z armaty. W tamtym kierunku, uwaga. Lecę. Nie, no nie można. Uwaga, 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 uwaga. Nie, przestrzeliłem się! Kurczę, nie trafiłem w ścianę. Najgorzej. Dobra, teraz ja, spróbujmy. O! Co jest? Uderzyłem. Ale rozwaliłeś ścianę, nie? No tak, no. A powinieneś się od niej odbić. Uwaga, lecę, lecę, lecę! Trafiasz? Nie! Uderzyłem, ale odpaliły mi się smugi. Najgorzej! Czyli nie działa. Czyli spróbujmy jeszcze raz. Lecę, lecę, ściana, ściana moja. Rozwaliłem. Rozpieprzyłem cały budynek. Lecę! Nie zdążyłem zbudować! Dobra. Czyli moi kochani, oficjalnie mit obalony. Nie jesteśmy w stanie stanąć na samym dole. Czas na kolejny mit. Czy jesteśmy w stanie zebrać dwa razy więcej metalu, kiedy jeden z nas naprawia dany obiekt, a my farmimy macy? Jak myślisz, Szaku? Stary, no na pewno, no bo to będzie nieskończona ilość maców. Dobra, sprawdźmy na początku, ile jestem w stanie wyciągnąć z takiego jednego busa. Uwaga. Ile? 36 maców metalowych. Okej. Okay. Weź palnik, lecz. Ja rozwalam, ty leczysz. 3, 2, 1, go. Okej. Okay. Szaku cały czas spawa. Ładnie. Dobra, troszeczkę zwolnię. Ile masz? Żebym go nie rozwalił do końca. Jeszcze 140, jeszcze 140 mam. Dobra, dam troszeczkę. Daj mu czasu, kory, daj jodu, poczekaj. Lecę, lecę, lecę. Nie chcę tego rozwalić. Nie jeszcze, śmiało, śmiało. Stary, ty nie jesteś w stanie tego rozwalić. Jestem. Uwaga. Dawaj, dawaj, teraz ogień, do końca. Nie chcę trafić w kółko, wiesz? Trafiaj. Już nic nie mam. Dobra, i uwaga, bum! Stary! 173! Stary, to jest 5 razy więcej niż normalnie. 5 razy więcej matców, kiedy wasz ziomek leczy dany obiekt, a ty go farmisz. Czyli oficjalnie mit potwierdzony. 5-krotnie! I nawet przydatny. Czas sprawdzić kolejny mit. Jesteśmy na tej miejscówce, dokładnie w tym miejscu na mapie. Ta miejscówka ponoć jest zbugowana i nie możemy odbijać się od jednych z opon. Więc sprawdźmy sobie pierw. Od tych się da odbić. Od tych się też da, od tych też. I uwaga, czy te opony są zbugowane? Nie. Działają. Poprawnie. Więc mit oficjalnie obalony. Teraz sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie zebrać ten metal. Oczywiście, że jesteśmy w stanie zebrać. Czyli oficjalnie Epic Games naprawił ten błąd. Jak widzicie, udało mi się zniszczyć wszystkie kontenery, czyli dwa mity obalone. Lecimy z kolejnym mitem. Czy jesteśmy w stanie w tym sezonie wejść jeszcze pod mapę legalnie? Potrzebujemy do tego pancerne ściany i musimy pancerną ścianę postawić w tym miejscu. I co? Epic Games prawdopodobnie to naprawił, więc jak widzimy, nie da się. Ale prędzej była taka możliwość. Tu możemy postawić też nie, tu też nie, tu też nie. Epic Games to naprawiło, więc oficjalnie mit obalony. Czy jesteśmy w stanie polecieć na rakiecie z Battle Busa? Dawaj, uwaga. Stary. Staję. Okej, okay, jestem. Wale. Okej, okay. Obróciło mnie. Lecisz? Nie, obróciło mnie. Dobra. Obróciło mnie znowu. Próbuję wycelować, stary, ci centralnie pod nogi. Stary, obraca mnie. Jakbym stanął może z tyłu? Nie! Ty, co jest? Zniszczyło się wszystko. Chyba nie da się, co? Naprawili to. No, chyba ta. Tak więc mit oficjalnie obalony. Okej, moi kochani, sprawdźmy ten mit. Czy faktycznie ta miejscówka nas zabije, kiedy wjedziemy tam z samochodem? Jesteśmy na kanionie kamienic, na takiej dziwnej miejscówce. Okej. Rozwalamy tutaj. Tutaj to. O. O! Faktycznie! Ta miejscówka jest w stanie nas zabić! Co jest? Mit oficjalnie potwierdzony. Więc serio, uważajcie na tę miejscówce. Ponoć po ostatniej aktualizacji na mapie pojawiły się bugi graficzne. W niektórych miejscach pojawia się woda. Spójrzcie na to! Faktycznie!
tutaj mamy zbugowaną grafikę i tutaj mamy zbugowaną grafikę i to tak dosyć mocno. Co jest? Halo? Niby jestem pod wodą, a tutaj wody nie ma. Epic Games musi koniecznie to naprawić, ale to też może być zwiastun tego, co nas czeka w tym sezonie. Na koniec tego sezonu dokładnie. Wow, zobaczcie. Faktycznie tutaj woda po prostu lewituje nad mapą. Dziwna sprawa. Mit oficjalnie potwierdzony. Okej, moi kochani, czas sprawdzić kolejny mit. Czy Klombo powróci w tym sezonie? Czy Klombo jest w swojej dziurce? Uwaga. Słychać go. I czy Klombo mnie wybije do góry? Uwaga. Boom! Klombo jest! Powraca w tym sezonie na pewno. Więc każdy, kto się cieszy, że Klombo powraca, łapka do góry. Koniecznie. Dobra, mamy samochodzik i sprawdźmy kolejny mit. Czy Klombo wybije nasz samochód w górę? Uwaga. 3, 2, 1... BOOM! Co jest? Czy wy to widzicie? Wow! Okej! Okay. Nie! Nie! O kurde, skleję. Skleję, skleję. Wybij mnie, Klombo, wybij mnie, Klombo, wybij, 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 proszę! Za późno! Ej, ja chcę jeszcze na to najechać innymi pojazdami. Czas na kolejny mit. Czy Klombo jest tak silny, aby podrzucić pancerny bus bojowy? Sprawdźmy. Uwaga! Kurde! Jestem kierowcą prawdziwego battle busa latającego! Uwaga, tam na dole! O nie! Dobra. Przeżyłem. Ja pierdzielę. Ej, sami tego spróbujcie. Mega fan. Teraz przydałoby się ogarnąć czołga, bo jeszcze nam do przetestowania pozostał czołg. Let's go! Uwaga, moi drodzy, czas na wagę ciężką. Czy Klombo jest w stanie udźwignąć najcięższą maszynę Fortnite? Sprawdźmy to. Uwaga, najeżdżamy i 3, 2, 1, boom! Uwaga, 3, 2, 1, go! Woohoo! Nie, no coś niesamowitego, latanie czołgiem. Latanie czołgiem, piękna sprawa. Oficjalnie 4 mity potwierdzone. Mam nadzieję, że dzisiejsze mity wam się podobały. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pictyshop.pl po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!